myślę, że sąsiadujemy z tabeli, tak? Z Rzeszowem gdzieś tam, nie wiem, czy 3 punkty nas chyba dzielą, tak? Czyli taki przysłowiowy mecz za 6 punktów w hali faworyta z Rzeszowa. Chciałbym Fabiana serdecznie pozdrowić. I zobaczymy, no pewnie będzie zacięte spotkanie, jak na drugą i trzecią drużynę tabeli przystało. Będziemy chcieli starać zagrać jak najlepszą siatkówkę, jaki będzie wynik, zobaczymy. Rzeszów w tym sezonie też myślę, że gra najlepiej z tych ostatnich początków sezonów w ostatnich latach. Więc będzie ciekawie. Na pewno trybuny żyją na Podpromie z powrotem, więc będzie fajna atmosfera i mam nadzieję dobry mecz. Myślę, że nie ma to jakby większego znaczenia. Jest nowy sezon, Rzeszowia od lat jest topowym klubem, z którym nie trzeba się jakoś dodatkowo mobilizować. Grają fajną siatkówkę, zmienili w składzie tylko jedną osobę. Jest to De Falco, który tutaj widać, że wniósł dużo pozytywnej roboty do tego zespołu. No i nastawiamy się na ciężkie spotkanie. Ameryki te nie odkryje. Myślę, że dużo się rozegra na polu serwisowym, bo oni mają kim zagrywać, my mamy kim odpowiedzieć. Więc na tej płaszczyźnie myślę, że dużo się wydarzy.